Dzień dobry. Tym razem witamy Państwa w zmienionym składzie, aczkolwiek dobrze już znanym z tegorocznej konferencji, która odbyła się we Wrocławiu. Ze studia w Gdańsku wita Państwa Patrycja Kapral i Aleksander Kasiniak. Jako, że jest to nasz debiut przed kamerami Agronomia TV, bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie, przede wszystkim w postaci lajków, łapek w górę oraz subskrypcji. W dzisiejszym odcinku poruszymy dla Państwa tematykę chorób zbóż i rzepaku. Odwiedzimy również plantacje doświadczalne tych upraw. Ocenią Państwo również działanie preparatu Ostrynia Stop z szerokiej palety firmy Biogen. Prokam to nie tylko zboża, rzepak. Pomagamy również osiągnąć wysokie i zadowalające plony na plantacjach roślin okopowych. Tutaj z dobrą radą służy specjalista od uprawy ziemniaka Michał Dąbrowski. Ostatnim poruszonym tematem dziś będzie, jak dobrze sprzedać owoce naszej pracy. Tutaj z dobrą radą pomoże nam dyrektor działu obrotu płodami rolnymi Mateusz Przybylski. Przejdźmy zatem do konkretów. Obecny tutaj ze mną Olek, przed przyjazdem do studia, zdążył odwiedzić plantację swoich rolników, żeby nagrać dla Państwa krótki film. Nie tylko ja byłem na tych plantacjach, był tam również obecny kolega Mateusz Danielczuk. Dzień dobry, Mateusz Danielczuk, ProCam Polska, ProCam Alert. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się w miejscowości Sędzimirów, nieopodal Zamku Grodziec, który to wpisuje się w ten teren już od około 1200 roku, na którym to książę Bolesław I Wysoki hodował jęczmień. W jęczmieniu, w którym się znajdujemy, głównymi problemami, z którymi mamy kłopot, to mączniak, rdza brunatna i dodatkowo plamistość siatkowa jęczmienia. Aczkolwiek nie możemy zapomnieć również o szkodnikach, w tym omszycy. Musimy również pamiętać, że z taką samą sytuacją, bądź podobną, pod kątem chorób, bądź insektów, możemy się spotkać w pszenicach wcześniej sianych, jak również w pszenżytach, o czym warto pamiętać. Zabieg, który zalecam w tym momencie, to fungicyd Artemis w dawce 0,8 litra na hektar, dodatkowo insektycyd w Proalfa Cypermetrin w dawce 0,1 na hektar. Jak to mówią, przysłowia są mądrością narodu, a stare polskie przysłowie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego walkę z wirusami proponuję zacząć już od doboru odmiany. Firma ProCam proponuje dwie odmiany rzepaku ozimego odporne na wirusy. Jest to odmiana LG Absolut z hodowli Lime Grain, numer 1 w toboru, oraz odmiana z hodowli DSV Astana. Jeżeli chodzi o jęczmień ozimy, jest to odmiana Melia. Jeżeli mamy do czynienia z odmianami bez genetycznej odporności na wirusy, musimy zadziałać tutaj insektycydami. I tak pierwszym z insektycydów polecanym przez nas jest preparat Proalfa Cypermetryna w dawce 0,1 litra na hektar. Kolejnym jest preparat Tepeki, który proponuje w dawce od 0,1 do 0,14 kg na hektar. Oczywiście łączymy te insektycydy wraz z zabiegiem herbicydowym jesiennym lub z jesiennym odżywianiem dolistnym. Pamiętajmy, że inwestycje poniesione jesienią pozwolą nam zapewnić spokój wiosną. Dziękujemy kolegom za relację. Zatem teraz zobaczmy, jak prezentują się nasze odmiany i nie bójmy się tego słowa. Rekordowe odmiany zbóż i rzepaku. Dzień dobry, Miłosz Łabusiński, firma ProCam. O słuszności zakładania poletek demonstracyjnych, warsztatowych czy doświadczalnych nie muszę Państwu mówić, bo każdy, kto choć raz na nich był, wie, że dzięki nim możemy porównywać do siebie odmiany, obserwować ich zachowanie w poszczególnych warunkach i zbierać dane, jak to wygląda w całym kraju. W firmie ProCam mamy takich poletek kilkadziesiąt, które są rozmieszczone po całej Polsce i w ramach programu Agronomia TV będziemy Państwu dostarczać z nich na bieżąco aktualną sytuację i obraz wybranych odmian w poszczególnych fazach rozwoju. No i zazieleniło się na naszych poletkach. Niestety aura w południowo-zachodniej Wielkopolsce nie sprzyja i z niecierpliwością czekamy, aby wykonać zabiegi herbicydowe, insektycydowe oraz dokarmianie dolistne. A jak to wygląda w innych regionach naszego kraju, opowiedzą moi koledzy. Witam Państwa, Wojtek Węglarz, ProCam Agronomia TV. Znajdujemy się w Karolewie, w województwie wielkopolskim. Przede mną plantacja poletek doświadczalnych w Karolewie. Ja chciałbym dwa słowa powiedzieć o odmianie Argument. Jest to odmiana, która wysiana była 24 września. Jak widzimy dzisiaj, jest ona w fazie
początku krzewienia. Charakteryzuje się takim dobrym wigorem oraz intensywnym wybarwieniem zielonym. Jeżeli chodzi o zabiegi, był to już wykonany zabieg odchwaszczania Relians, produktem Relians w dawce 0,35 w celu głównie zwalczenia miotły, przytuli, fiołków, maków. Jedyne co to prawdopodobnie będzie tylko do poprawki haber wiosną. Argument jest to odmiana, która charakteryzuje się zimotrwałością 4, czyli daje dobre bezpieczeństwo tutaj wysiewu na terenie całego kraju. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością, dlatego nadaje się zarówno na stanowiska po zbożach, jak i po kukurydzach ze względu właśnie na dużą odporność na grzyby z rodzaju fusarium. Z mojej strony to wszystko, dziękuję i przekazuję głos dalej. Dzień dobry, Konrad Herter, firma ProCam. Znajdujemy się w południowej części Wielkopolski w miejscowości Brzustownia, gdzie 7 października zostały założone zbożowe poletka demonstracyjne. W chwili obecnej rośliny znajdują się w fazie rozwojowej pomiędzy drugim a trzecim liściem właściwym. Ze względu na dosyć deszczową aurę zabieg herbicydowy został wykonany tutaj stosunkowo niedawno, jednakże jego skuteczność jest wysoka. Został zastosowany preparat Relians w dawce 0,3 litra na hektar plus 10 gram trybenuronu metylowego. Za mną rozciąga się plantacja przężyta ozimego Ocean z firmy IGP. Trzy charakterystyczne rzeczy na temat tej odmiany chciałbym Państwu powiedzieć. Pierwsza rzecz to to, że ta odmiana charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na rdzę brunatną. W 9-stopniowej skali coboru uzyskała 5, jeżeli chodzi o mrozoodporność. No i zauważyłem, lustrując pozostałe części tutaj tych plantacji nasiennych, że Ocean wykazuje podwyższoną odporność na mączniaka, ponieważ na innych odmianach ten mączniak już tutaj jest widoczny, na tej jego nie ma. I to właściwie są takie trzy najważniejsze rzeczy, które chciałbym na ten temat powiedzieć. Życzę Państwu dużo zdrowia, przekazuję głos dalej. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, Krzysztof Olech. Znajduję się na poletkach zbóż w miejscowości Wyszyna w województwie zachodniopomorskim, a dokładnie na jęczmieniu ozimym odmiany Melia. Wysianym 22 września, czyli do dnia dzisiejszego minęło 49 dni, a jęczmień znajduje się w fazie BBHC 24, czyli pełnia krzewienia. Poprzednie tygodnie obfitowały w dosyć intensywne opady deszczu i towarzyszące im niskie temperatury powodowały dosyć powolne tempo rozwoju roślin. Dziś jest dosyć ciepło. Można zaobserwować wzmożoną aktywność owadów, w tym mszyc jako wektorów wirusów. Jęczmień odmiany Melia posiada odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia, w związku z tym nie spodziewam się problemów w okresie wiosennym z wirusami na tej odmianie. Rośliny są w dosyć dobrej kondycji zdrowotnej, a zawdzięczamy to wysokiej zdrowotności roślin. I w połączeniu z wysoką zimotrwałością tej odmiany możemy spodziewać się dosyć wysokich plon. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Z deszczowego Dolnego Śląska wita Państwa Damian Góra. Jesteśmy w miejscowości Podolany na naszej kolekcji zbóż ozimych, które ze względu na trudne warunki pogodowe wysiane zostały 11 października. W chwili obecnej, w zależności od odmiany, pszenice znajdują się w fazie od szpilki do dwóch liści. I tutaj na szczególną uwagę zasługuje odmiana Findus, która oprócz wysokiej plonotwórczości charakteryzuje się wybitną krzewistością, co bez wątpienia będzie miało pozytywny wpływ na jej dalszy rozwój. W zeszłym tygodniu w bardzo krótkim oknie pogodowym wykonany został zabieg herbicydowy preparatem Relians. Natomiast w najbliższym czasie, jeżeli pogoda na to pozwoli, planujemy dokarmianie dolistne preparatami Improver, Macro P oraz ProLif Max. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam, do zobaczenia. Witam Państwa, Tomasz Partyka, oddział Jędrzeje. Znajdujemy się w Błężycach w województwie świętokrzyskim. Za mną pszenica odmiany Fakt. Termin siewu pszenicy to 6 października. Przed i po siewie wystąpiło bardzo dużo opadów atmosferycznych, około 130 mm na metr kwadratowy. Jak widzimy, pszenica wygląda bardzo dobrze. Zastosowano tutaj już zabieg herbicydowy preparatem Relians w dawce 0,4 z dodatkiem 10 g plebana.
W ostatnim czasie w okolicy było dużo mszyc, dlatego też dodano 0,1 proalfa cypermetrii. Główną zaletą tej odmiany jest przede wszystkim ziłotrwałość oraz bardzo dobre parametry handlowe, jak gęstość oraz liczba opadania. Pszenica fakir nadaje się do opóźnionych siewów, na przykład po buraku cukrowym bądź kukurydzy. Z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i przekazuję głos dalej. Witam Państwa serdecznie, jesteśmy w Stanowie, gdzie wysiane mamy nasze poletka demonstracyjne odmian pszenicy ozimej, także rzepaku ozimego. Dziś chciałbym się skupić na odmianie ościstej Activus. Pszenica Activus świetnie się krzewi, a także charakteryzuje się dość wysokim wzrostem, dlatego pamiętajmy o tym, by w związku z jej też wczesnością nie czekać wiosną z retardantami. Sami zobaczcie, jak ta odmiana prezentuje się swoją zielonością spośród innych odmian. Ci, którzy ją posieli, na pewno się na niej nie zawiodą. Dzień dobry, witam serdecznie. Wielchowski Piotrek, firma ProCam Polska, oddział Ciechanów. Znajdujemy się na poletkach demonstracyjnych w miejscowości Goły Minośrodek, gdzie zostało wysiane 11 odmian pszenicy ozimej. Na szczególną uwagę zasługuje pszenica RGT Richter. Jest to odmiana dojrzewająca w terminie średnim do późnego o typie pojedynczego kłosa. Ma bardzo dobre wyrównanie i gęstość ziarna. Co więcej, pszenicę tą cechuje bardzo dobra wydajność, która jest połączona z bardzo dobrą zdrowotnością na choroby grzybowe takie jak septorioza, mączniak prawdziwy oraz rdze na wszystkich poziomach ochrony. Pszenica RGT Richter jest niską odmianą, która jest odporna na wyleganie. Cześć! Przyłapaliście mnie właśnie na lustracji kolekcji odmian rzepaku ozimego w Radostowie koło Tczewa. Chętnie podzielę się z Wami swoimi obserwacjami z tych poletek. Słuchajcie, mamy koniec listopada, więc tak naprawdę cała ochrona, całe prowadzenie rzepaku ozimego jest już za nami. Tutaj w tej lokalizacji, mimo późnego siewu, rzepaki w dobrej fazie wchodzą w stan spoczynku, który jest przed nimi. Są w dobrej zdrowotności, w fazie mniej więcej 8, 9, 10 liści. To, co zaobserwowałem też tutaj, jak i w ogóle tendencja w tym roku jest dość duża, bo długa jesień, mokra i zimna powodowała, że wiele plantacji było niedożywionych. Problem był też z wysoką presją chorób grzybowych i tutaj w pierwszej kolejności prym wiedzie sucha z glizna kapustnych. Na tej kolekcji bardzo dobrze pod tym względem wypadają odmiany odporne na tą chorobę, a w pierwszej kolejności muszę powiedzieć o odmianie LG Absolut. Bardzo dobra zdrowotność, bez efektów porażenia tą chorobą. Ponadto roślinę o bardzo dobrym wigorze i bardzo dobrej budowie pokroju samych roślin. Podobnie wygląda odmiana Astana. Również bardzo dobrze wypada pod względem zdrowotności i przygotowania całych roślin do spoczynku zimowego. Zachęcam Państwa do lustracji swoich pól, również na tym etapie, do oceny przeprowadzonych zabiegów ochrony, a także oceny samych roślin, bo to jest dobry moment do podjęcia już w tym momencie decyzji na temat pierwszego wjazdu wiosennego, który często powinien być mocnym zabiegiem fungicydowym, czyszczącym, który pozwoli nam zniszczyć te pozostałości chorób grzybowych, które porażały nam rośliny właśnie w tym okresie jesiennym. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Błażej Opulski. Dzięki panowie za relację. Szanowni Państwo, rozmawiając z ludźmi w kręgach rolniczych, w tym ze specjalistą profesorem Jackiem Twardowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dużym problemem w tym roku była gradacja Łokasia Garbatka. Doradca Anna Szokoła przybliży nam ten problem. Znajdujemy się na wyspie Wolin w miejscowości Koniewo, gdzie mamy dziwne placowe zmiany na oziminach. Rośliny są podgryzione, a na glebie z kolei obserwowane są charakterystyczne otworki. To objawy występowania Łokasia Garbatka, który lokalnie niszczy od kilku do nawet kilkunastu hektarów w ciągu kilku dni. Szkodnik migruje z pasa
brzeżnego, jak widać, można to zaobserwować w głąb pola. Dość charakterystyczne dla tego gatunku. W tej chwili robimy próby, testujemy preparat w dawce 150 ml na hektar plus dodatek. Więcej informacji przekażemy w późniejszym czasie. Zapraszamy do współpracy z firmą ProCam oraz naszymi doradcami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za relację. Faktycznie, łokaś garbatek w tym roku dał nam się mocno we wznaki. Pamiętajmy, że nieodłącznym elementem prawidłowej agrotechniki jest również odżywianie dolistne. Przecież mamy nasz najbardziej innowacyjny produkt roku 2020, ProLif Max 4.0. O jego walorach opowie nam redaktor Zdrojewski. Witam Państwa, jesteśmy w Radostowie. Spotkaliśmy się dzisiaj z Krzysztofem Zdrojewskim z ADOP po to, by ocenić stan plantacji, kondycję rzepaków, jak wyglądają kwestie niedoborów, być może mikroelementów. No i jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, nie Krzysztof? Ale zdarzają się tutaj nam takie kwiatki jak właśnie o czerwone liście. I wiemy, że to na odmianach wirusoodpornych, więc nie jest to wirus. Czym może być spowodowane takie przebarwienie? Witam Państwa również bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tak jak Michał powiedział, no mamy tutaj bardzo szeroką kolekcję wszelkiego typu niedoborów makro- i mikroelementowych. I chcielibyśmy dosłownie w kilku słowach opowiedzieć o tym, jak je rozpoznawać, gdzie ich szukać, ewentualnie w jaki sposób im zapobiegać. I tak jak Państwo tutaj widzicie, no mamy ewidentnie przebarwiony, źle rozwiniętą rozetę rzepaku. Stare liście, te najstarsze, przebarwione na antocyjanowy kolor. I tutaj ewidentnie możemy poszukiwać braku fosforu, czyli na starych przyrostach, na najstarszych liściach poszukujemy właśnie tych braków makroelementowych. W tym przypadku chyba dosyć łatwa diagnoza, dlaczego tego fosforu nie ma. Po prostu korzeń został całkowicie zniszczony przez śmietkę kapuścianą. A ta śmietka, ona w tym roku jest jej bardzo dużo. No i takie obrazy czerwonych rzepaków chyba będą się nam pojawiały na polach. Dokładnie. Tak jak Państwo widzicie, tutaj również uszkodzenie larwą śmietki, jak i tutaj. I to, co Michał powiedział, ten brak makroelementowy wynika właśnie z uszkodzenia korzeniowego, które to uszkodzenie spowodowało przerwanie tej linii dostaw właśnie makro- i mikroelementów od systemu korzeniowego do rośliny, co właśnie widzimy tutaj w efekcie przebarwienia w postaci braków fosforowych na starych liściach. Zaczynamy teraz często szukać tych niedoborów na liściach, oglądać, ale jak niektórzy mówią, czy to nie jest już musztarda po obiedzie? No poniekąd tak. Może kilka wskazówek, gdzie szukać, w jaki sposób. Proszę Państwa, braków makroelementowych szukamy na starych liściach, najstarszych częściach rośliny, braków mikroelementowych zaś na nowych przyrostach, a boru oczywiście w częściach korzeniowych, czyli tam, gdzie możemy znaleźć tą zgorzel. A dlaczego no, twierdzimy, że nie ma sensu tak bardzo skupiać się na poszukiwaniu? Ano dlatego, że funkcjonuje takie stwierdzenie w rozwoju rośliny jak utajone braki makro- i mikroelementowe i zanim znajdziemy takie efekty już tychże braków, to roślina nawet wyglądająca w ten sposób nierzadko od 4 do 6 tygodni już cierpi z tytułu braków właśnie makro i mikro i do momentu takiego efektu niestety przez te 4 do 6 tygodni na pewno będziemy już ograniczali jej potencjał plonotwórczy. Tak, na pewno nie chcemy, żeby plon nam uciekał. Jak wiemy, jesienią ta roślina już magazynuje we stożku wzrostu te cukry, które też są wyposażone we wszystkie mikro- i makroelementy, tylko po to, żeby wiosną, kiedy wznowi wegetację, ruszyła z jak najlepszym wigorem w pobieraniu azotu i budowaniu naprawdę dynamicznego tej masy, która, jeśli chodzi o rzepak, przyrasta imponująco z dnia na dzień.
Faktycznie, proszę Państwa, no musimy zgromadzić jesienią już pewien zapas mikro i makroelementów. Dlatego oczywiście zachęcam do zabiegu jesiennego. Jeśli to zrobimy, to w tych polskich warunkach tej wczesnej, ale zimnej wiosny na pewno te rośliny, które do których dostarczymy mikro i makroelementy jesienią, będą sobie dużo lepiej radziły, będą funkcjonowały do momentu zakończenia wegetacji, a od razu po ruszeniu wegetacji będą przez jakiś czas zaspokajały się ze swoich zapasów. Krzysztof, zwłaszcza, że na niektórych plantacjach korzenie wyglądają tak. Pracuje nad nimi bardzo mocno śmietka kapuściana, która ogranicza nam właśnie możliwości tego systemu korzeniowego i pokazują się właśnie takie czerwone antocyjanowe przebarwienia. Tutaj jesteśmy pewni, że już teraz trzeba byłoby interweniować. No, oczywiście na początku już stwierdziliśmy, że jest to ewidentny brak fosforu, ale tak jak słusznie powiedziałeś, spowodowany jest on właśnie uszkodzeniem przez śmietkę korzenia, no przez co oczywiście ten korzeń nie był w stanie przetransportować ani azotu w normalnej ilości, ani potasu, ani fosforu, jak również mikroelementów. A rozwój systemu korzeniowego to głównie jaki pierwiastek? Rozwój systemu korzeniowego jesiennego to oczywiście jest na pewno bor, na pewno mangan, molibden, to i to w rzepakach, a w zbożach oczywiście oprócz tych wspomnianych poza borem musi również być dostarczona miedź. A w przypadku makroelementów? A w przypadku makroelementów oczywiście mówimy tutaj o fosforze. Czyli jeśli chcielibyśmy leczyć takie trudne sytuacje, preparat Prolif Macro P byłby chyba tutaj najcelniejszy. Zdecydowanie. Oczywiście 2 kg takiego produktu wysokofosforowego, a jak Państwo pewnie wiecie, w Prolifie Macro P jest aż 50% fosforu, będzie skutkowało właśnie zasileniem w ten makroskładnik, który nie jest w stanie przenieść się z tych uszkodzonych czy nie do końca rozwiniętych jeszcze jesienią korzeni, będzie skutkowało zasileniem właśnie rośliny w głównie w fosfor, ale nie zapominajmy, że jest tam również azot, jest tam również potas, jak również schelatyzowane mikroelementy. Krzysztof, mam tutaj naprawdę wzorową roślinę. Jest to rzepak LG Absolut. Zobacz, zielone liście, zdrowy, silnie rozwinięty korzeń i tu bardzo zasobna ziemia. Czy uważasz, że dalej warto tutaj aplikować do listnie te mikroelementy? No, widzę, że się postarałeś. Ta roślina jest naprawdę piękna i można by spokojnie zapaść w zimowy sen i uznać, że wszystko zostało tutaj zrobione doskonale. Ale ja również, jak widzisz, mam dobrą roślinę, dobrze rozwiniętą, ale jak widzicie Państwo, już są zaczątki zgorzeli borowej i pomimo tego, że ta wegetacja jesienna trwa niezbyt długo, to już ewidentnie widzimy, że system korzeniowy nie radzi sobie z wchłanianiem boru. A dlaczego tak jest? Dlatego, że tak bogate stanowiska o wysokim pH powodują, że mikroelementy bardzo słabo wchłaniają się przez system korzeniowy, ponieważ z badań wynika, że im wyższe pH, tym takie mikroelementy jak bor, mangan, miedź, żelazo praktycznie są w bardzo niewielkim stopniu wchłaniane przez system korzeniowy, a jedynie molibden, jeśli oczywiście jest w zasobności glebowej, przy tak wysokim pH jest w stanie się wchłonąć. No tak, a odpowiednia obstawa mikroelementów to przecież pomoc dla azotu, który teraz będzie rzepakowi bardzo potrzebny. Zobaczmy, jak już dużą masę liściową wytworzył, a to dopiero jesień. Zdecydowanie te mikroelementy na pewno pomogą właśnie w uzupełnieniu braków i mikro, i makroelementowych i na pewno pozwolą również roślinie zakończyć tą wegetację jesienną w prawidłowy sposób poprzez zagęszczenie właśnie soków komórkowych i zagęszczenie z cukrów. Pozdrawiamy serdecznie Krzysztofa. Pamiętajmy jednak, że jesień to nie tylko nawożenie. Powinniśmy również zadbać o zwalczanie chwastów. Bliżej to zagadnienie przedstawi Państwu doradca Jarek. Halo Gdańsk, witam Was Patrycjo i Olku z mojego studia w terenie. Jeżeli obsialiśmy pola w terminie, jeżeli sprzyja nam pogoda, to jesienią powinniśmy również wykonać zwalczanie chwastów. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o czas.
Wiosną, gdy mamy spiętrzenie prac, a pogoda nie sprzyja, bo są przymrozki lub pada, ciężko jest się wbić za biegiem, a do tego fazy rozwojowe zarówno chwastów, jak i rośliny uprawnej nam uciekają, no i niestety mamy mniej możliwości, mniej preparatów, z których możemy skorzystać. Jesienne odchwaszczanie jest tańsze, mamy dobór wielu substancji aktywnych i możemy zwalczyć trudne chwasty, na przykład możemy poradzić sobie z miotłą odporną na sulfonylomoczniki. Chwasty na jesieni dopiero kiełkują lub są w niższych fazach rozwojowych, dlatego są łatwiejsze w likwidacji, bo wiemy, że na wiosnę taka wyrośnięta miotła, haber czy na przykład przytulia, no skuteczność ich zwalczania od razu nam spada. Pole wolne od chwastów to brak konkurencji na światło, brak konkurencji na składniki pokarmowe dla rośliny uprawnej. Rośliny takie są bardziej wyrośnięte, lepiej się rozwijają, lepiej wchodzą nam w zimę, lepiej zimują, no i dzięki temu mają dobry start na wiosnę. Dlatego, jeżeli nie jest za późno, jeżeli warunki pogodowe jeszcze nam sprzyjają, powinniśmy zrobić te zabiegi już jesienią. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, pozdrawiam i oddaję głos do studia. Dzięki, Jarek. Zwrócę się teraz do widzów. Czy znają Państwo firmę Biogen? Patrycja, nasi widzowie znają ją doskonale i coraz częściej sięgają do szerokiej palety tej firmy. Jednym z czołowych i brawurowo zdobywających rynek preparatów jest Ostrinia Stop przeciwko omacnicy prosowiance. Na ten temat powie nam więcej przedstawiciel firmy Biogen Grzegorz Pruszyński. Często na plantacjach kukurydzy możemy zauważyć połamane rośliny. Najgorsza sytuacja jest, jeśli rośliny są ułamane poniżej kolby. Tak jak tutaj. Warto jest wtedy sprawdzić, co spowodowało takie złamania. Wyciętą kukurydzę warto obrać z liści, zobaczyć, co dzieje się w środku. Tutaj widać, że kukurydza została praktycznie całkowicie przerwana. Poniżej kolby, a więc prawdopodobnie dla przyszłego plonu straciliśmy już tą roślinę. W roślinie widać także otwory wygryzione przez omacnicę prosowiankę. Najgroźniejszego szkodnika tej uprawy na świecie. Wszędzie tam, gdzie występuje omacnica, praktycznie na terytorium całego naszego kraju, proponujemy Państwu rozwiązanie od firmy Biogen, preparat Ostrinia Stop. Preparat, którym opryski możemy wykonywać w miarę wcześnie, z ostatnim wjazdem na plantację, tradycyjnym jeszcze opryskiwaczem. Zawarte w preparacie mikroorganizmy skutecznie pokrywają roślinę, zasiedlają jej powierzchnię, tworząc niekorzystne warunki dla rozwoju i żerowania omacnicy prosowianki. Dziękujemy Grzegorzowi za ciekawą relację. Mocno rozwijającym się sektorem firmy Procam jest sekcja B2B, do której mam przyjemność należeć. Dzięki współpracy z klientami sklepowymi mogę się naprawdę bardzo wiele nauczyć, a o krótkie podsumowanie poproszę dyrektora sekcji B2B Marcina Sameta. Firma Procam jako jeden z liderów branży agro od 15 lat prężnie rozwija się na naszym rynku. Jednym z filarów rozwoju naszej firmy jest sekcja B2B, która obsługuje i dociera do klientów sklepowych, jak również mniejszych dystrybutorów. Obecnie dysponujemy 20 przedstawicielami handlowymi, którzy są dedykowani tylko do obsługi sekcji B2B. Firma Procam jest od wielu lat propagatorem i liderem rozwiązań biologicznych stosowanych w gospodarstwach rolniczych. Od wielu lat bardzo prężnie działamy i współpracujemy z firmą Biogen. W przyszłym roku chcielibyśmy rozszerzyć swoje portfolio produktów o mniejsze opakowania, dzięki którym będziemy mogli dotrzeć do sekcji, nazwijmy to hobby, czy sekcji mniejszych ogrodów, które chcemy dobrze odżywić, zdrowo odżywić, ponieważ produkty biologiczne są bezpieczne dla ludzi, bezpieczne dla zwierząt i bardzo skuteczne w swoim działaniu.
Małe opakowania, dostępność małych opakowań umożliwi nam dostęp do jak najszerszej rzeszy klientów przez zaopatrywanych przez sklepy czy mniejszych dystrybutorów. Dzięki temu małe gospodarstwa będą mogły korzystać z naszego wieloletniego doświadczenia i jak najlepiej sprawdzonych rozwiązań wypracowanych w dużych gospodarstwach. Dziękujemy bardzo za relację. Szanowni Państwo, teraz czas na stały punkt naszego programu, czyli Iza w ogrodach. Dzień dobry, witam Państwa dzisiaj w krótkiej relacji z ogrodu przydomowego. Dzisiaj wyjątkowo w pojedynkę. Na pewno wielu z Państwa jest już po porządkach jesiennych w swoich ogrodach, niektórzy może w trakcie albo jeszcze przed. Ja chciałam krótko dzisiaj opowiedzieć, jak przygotowujemy ogród, w którym się dzisiaj znajduje co roku na zimę. Zacznę może od trawy. Jeśli chodzi o trawnik, już na przełomie października i listopada wykonujemy zabieg preparatem biologicznym firmy Biogen Revital Pro Plus. Revital ma za zadanie rozłożyć filc, czyli starą martwą trawę. Działa jak taki biologiczny wertykulator. Dzięki rozłożeniu tych resztek nasza trawa może pobierać sobie odpowiednią wodę i ma dostęp do powietrza. Stosujemy również nawóz z serii Prohorti, Prohorti plus PK, czyli fosfor z potasem. Nie stosujemy już na jesień nawozów azotowych na trawę. Fosfor, żeby wzmocnić system korzeniowy jeszcze przed zimą. Potas, żeby przygotować trawę na warunki stresowe, na przykład na mróz. Jeśli chodzi o trawnik, powinien być przed zimą skoszony jak najniżej, także jeżeli uda się jeszcze wejść z kosiarką, nie będzie mokro albo nie będzie śniegu, to jak najdłużej z kosiarką można do ogrodu się zapuszczać. Warto też zebrać liście, wszelkie liście z trawnika. Możemy wtedy zniwelować ten efekt wypalonych placów, ponieważ po liściu, po zimie zostanie nam wypalony placek, trawnik trzeba będzie uzupełnić, także możemy ten efekt zniwelować, zbierając liście w miarę możliwości oczywiście. Tyle jeśli chodzi o trawę. Rośliny zimozielone, rośliny, które zostawiają liście na zimę, trzmielina, rododendron, to są rośliny, które warto zabezpieczyć przed mroźnym wiatrem zimowym właśnie. Dawniej stosowano do tego słomiane chochoły, teraz mamy dostęp do wszelkich agrowłóknin albo siatek cieniujących. Polecam siatki cieniujące, ponieważ zapewniają one cyrkulację powietrza, zapobiegają odparzeniom wewnątrz tej okrywy termicznej na roślinie. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Hortensje, czy bukietowa, ogrodowa, czy krzewiasta, zostawiamy kwiatostany na zimę, nie obcinamy ich. Obcięcie spowodowałoby utworzenie ranki, przez tą rankę wnikałyby przeróżne patogeny, także hortensje zostawiamy w spokoju do wiosny, wrócimy do nich jeszcze. Także. Właściwie tyle. Życzę Państwu przezimowania w jak najlepszej kondycji naszych roślin w ogrodach i Państwu również tego życzę, także wszystkiego najlepszego. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Patrycja, czy grałaś kiedyś w totolotka? Nie, bo pewnie i tak bym nic nie wygrała. I tutaj się mylisz, bo nasi klienci wiedzą, że żeby wygrać, trzeba grać. Spółdzielcze gospodarstwo rolne w Baszewach, pan Piotr Radziun. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym pana poinformować właśnie o wygranej nagrody głównej w loterii Biogen i Procam. Jest to Tesla Model 3, całkowicie elektryczny, szybki, fajny pojazd, totalnie napędzany zieloną energią. Dziękuję bardzo. No naprawdę, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, że jestem niezmiernie miło zaskoczony. W tych trudnych czasach dzisiejszych naprawdę to taka odrobina optymizmu, że ho-ho. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa dzisiaj w siedzibie Procam, gdzie będziemy mieli przyjemność spotkać się z panem Piotrem Radziuniem z firmy Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Baszewicach, który przyjechał do nas, aby odebrać nagrodę główną w konkursie organizowanym przez firmę Biogen oraz firmę Procam. Jest to ten dzień, w którym przekażemy samochód Tesla 3 panu Piotrowi. Serdecznie gratuluję mu tej wygranej oraz wszystkim uczestnikom loterii organizowanym przez Biogen i Procam. Chciałem jeszcze raz podziękować za udział i również pogratulować tego, że zastosowali na swoich polach nasze produkty. Dziękuję serdecznie i zapraszam na przekazanie auta.
W imieniu firmy Biogen bardzo dziękuję panu Piotrowi za wzięcie udziału w naszej loterii. Jednocześnie serdecznie gratuluję wygrania głównej nagrody, jaką jest Tesla. Bardzo się cieszę, że pan Piotr zaufał naszym produktom i zdecydował się je zastosować w swoim gospodarstwie. Niech Tesla dobrze się sprawuje. Dzień dobry, nazywam się Piotr Radziun. Chciałbym serdecznie podziękować firmie Biogen oraz ProCamp za możliwość udziału w loterii oraz wygrania nagrody głównej. Czuję się dzisiaj podwójnym zwycięzcą, ponieważ mogłem zastosować dobry produkt na swoim gospodarstwie, a przy okazji wygrać tą wspaniałą nagrodę, jak jest samochód Tesla. Chciałbym tutaj złożyć podziękowania na ręce mojego opiekuna z firmy ProCam, Adriana Sosnowskiego, który wręcz zmusił mnie do wzięcia udziału w tej loterii. I to, że udało nam się, mi się wygrać tą nagrodę, to jest naszym wspólnym tutaj dziełem, zasługą, także dziękuję. Wielu naszych klientów po zimowych konferencjach agronomicznych dobrze wie, że z ProCam można wygrać. Nawet w obecnych, trudnych czasach ProCam umożliwia wygranie naprawdę satysfakcjonujących nagród. A teraz czas na wspomniany przez nas wcześniej blok dla plantatorów ziemniaka. Sezon uprawy tego gatunku podsumuje specjalista Michał Dąbrowski. Witam Państwa serdecznie, Michał Dąbrowski, ProCam Polska. Jesteśmy po kolejnym bardzo trudnym sezonie dla plantatorów ziemniaka. Na początku zmagaliśmy się z aurą, czyli z suszą. Później przyszły bardzo intensywne opady deszczu, które w wielu regionach Polski zalały plantacje ziemniaków, co spowodowało bardzo duże straty. Jak sytuacja wygląda w przechowalniach? W tej chwili znajdujemy się w gospodarstwie, gdzie są produkowane ziemniaki z przeznaczeniem na sadzeniaki, jak również ziemniaki jadalne. Tutaj mamy ziemniaki w skrzyniopaletach, które za chwilę trafią do przechowalni. Ziemniaki na szczęście zostały wykopane w dobrych warunkach. Nie było dużych obić, temperatura gleby była optymalna. Tutaj te opady nastąpiły wcześniej, w lipcu, na początku sierpnia. Jeżeli chodzi o zbiór, koniec września, początek października, warunki były idealne. Ziemia akurat utrzymywała się do końca na taśmach w kombajnie, więc ziemniaki były zebrane w dobrych warunkach. Z czym przede wszystkim tutaj walczyliśmy? Szerokie spektrum chorób, szerokie spektrum szkodników. Po tych ulewnych deszczach były bardzo duże problemy z zarazą ziemniaka, którą zwalczaliśmy najmocniejszymi rozwiązaniami, z wykorzystaniem preparatów takich jak na przykład Zorwek, który bardzo dobrze nam się sprawdził na plantacjach w całym kraju. Bulwy były zabezpieczane. Tutaj akurat w tym przypadku na dwa razy. Pierwszy zabieg to był Runman w dawce 0,5 litra na hektar i później z desykacją dodawaliśmy 0,3 litra Altimy. Jak widać, ziemniaki w skrzyniopaletach są zdrowe, mają wykształconą, dobrą skórkę. Jeżeli chodzi o miąższ, tutaj nie obserwowaliśmy żadnych zmian. Mają wysoką zawartość suchej masy, co jest też bardzo istotne. Proszę zobaczyć, ziemniaki są pełne, mają dobrze wykształcone bulwy. Jeżeli chodzi o szkodniki, mieliśmy bardzo duży problem z mszycami, które występowały na plantacjach. Tutaj akurat właśnie mamy ziemniaki sadzeniaki, kaliber do 5,5. Jeżeli chodzi o mszyce, stosowaliśmy bardzo wcześnie, już na 70% wschodów, olej mineralny i praktycznie do każdego zabiegu był dodawany insektycyd. Niebagatelną rolę pełniło tepeki, które zostało zastosowane kilkukrotnie w sezonie. Dzięki temu byliśmy w stanie uzyskać dobre wyniki, jeżeli chodzi o wirusy w sadzeniakach. Sytuacja nie jest ciekawa. Cena ziemniaków jadalnych jest bardzo niska. Ziemniaki frytkowe porównywalnie na zachodzie Europy możemy kupić je za niemalże 1 euro za tonę. Jeżeli chodzi o naszych stałych klientów, to co obserwujemy, tam gdzie ta jakość ziemniaków jest wysoka, możemy liczyć też na dużo wyższą cenę. Myślę, że te ziemniaki, które dobrze się przechowają po nowym roku, będą sprzedane za godziwe pieniądze i tego Państwu i sobie życzę. Mamy dużo lepsze warunki, jeżeli chodzi o przechowalnictwo, bo temperatury są niższe, możemy wychłodzić pryzmę, wychłodzić ziemniaki w skrzyniopaletach, więc tutaj tego kiełkowania nie obserwujemy aż tak dużego, jak było ono w roku ubiegłym, tym bardziej, że w tym sezonie nie stosujemy już chloroprofamu, zostało nam tak naprawdę tylko dwa preparaty do gazowania ziemniaków, One for Sight, dimetylonaftalina oraz Bioxem, to jest olejek miętowy.
to cały czas się uczymy tych preparatów. Mam nadzieję, że ten sezon jednak będzie sezonem udanym dla Państwa. Życzę tego Państwu z całego serca i do usłyszenia w następnym Procam Alert. Sezon 2020-2021 był stosunkowo trudnym sezonem, jeśli chodzi o uprawę ziemniaków. Na początku było dosyć sucho w polu, później intensywne opady deszczu, dosyć duże problemy z ochroną plantacji przed chorobami grzybowymi. Dalej w kolejnych tygodniach, miesiącach kolejna susza, problemy z dostarczaniem wody i wzrostu roślin. Wchodzimy w okres wykopków, gdzie mamy bardzo sucho w polu, dużo uszkodzeń związanych ze suchą ziemią. Następnie zaczyna padać, problemy trochę ze zbiorem. Niemniej jednak, jeśli miałbym podsumować całość tego sezonu, to powiedziałbym, że było trochę wyzwań z ochroną roślin przeciwko chorobom grzybowym. Natomiast produkty, te, które są dzisiaj dostępne na rynku, pozwalają w dosyć dobry sposób ochronić te plantacje przed chorobami grzybowymi. Jeśli popatrzymy na jakość ziemniaków, jest ona generalnie dobra. Jest kilka plantacji, czy kilkanaście plantacji z kilkuset, które mamy, na którym pojawiły się jakieś problemy z tabakoratowirusem. To jest wirus kędzierzawki tytoniowej ziemniaka, który przenoszony jest przez nicienie wolnożyjące. Natomiast w większości przypadków te problemy zostały ograniczone też przez zabiegi, które zostały zrobione przez ochronę nematycydową, którą zastosowali rolnicy na początku sezonu. Niektórzy pytają mnie, czy mamy wystarczającą ilość ziemniaków do przetwórstwa w tym sezonie. Powiem generalnie tak, mamy ich nawet więcej niż potrzebujemy. Jest to związane z ograniczeniami produkcyjnymi, które mieliśmy w tym roku, w tym sezonie. Zobaczymy, ta sytuacja jest dosyć zmienna. Są takie tygodnie, takie miesiące, że wydaje nam się, że mamy tych ziemniaków za mało, że będziemy potrzebowali ich jeszcze więcej. Kilka tygodni później sytuacja się zmienia na rynku i wydaje się, że ich jest wystarczająco lub może nawet za dużo. Więc krótko reasumując, myślę, że frytek w tym roku w sklepach i w McDonald's, do którego dostarczamy frytki, nie powinno zabraknąć. Dziękujemy za relację. Teraz nadszedł czas na ostatnią uprawę, która w naszym kraju jest zapomniana, ale za to z dużymi tradycjami. O chmielu opowie nam doradca Konrad Jędrzejowski. Witam Państwa, Konrad Jędrzejowski, doradca Procam, oddział Chełm. Znajdujemy się na przepięknej Wyżynie Lubelskiej, która słynie z uprawy chmielu. Tutaj jesteśmy na plantacji chmielu, która została w tym roku bardzo dobrze zadbana i wydała obfite plony. Jednak mieliśmy dużo problemów z mączniakiem rzekomym chmielu, mączniakiem prawdziwym chmielu, jak szkodnikami takimi jak mszyca chmielowa, czy przędziorek chmielowiec, które mocno ograniczyły tak naprawdę rozkwit chmielu i pełną jego wydajność. Z tego chmielu uzyskamy bardzo dobry napój, jakim jest piwo. Teraz pojedziemy zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda pierwszy etap produkcji piwa, czyli zdejmowanie szyszek z tych łętów. Tak właśnie wygląda kolejny etap produkcji piwa, oddzielanie szyszek z łętów. Dziękujemy bardzo Konradowi za przybliżenie uprawy tego gatunku. Gatunku, który mimo wszystko ma bardzo duże znaczenie, szczególnie teraz, w jesienno-zimowe wieczory. Gałęzią produkcji rolniczej, o której nie możemy zapomnieć, są sady i ich uprawa. A co za tym idzie? Produkowany sok jabłkowy, który jest bogactwem witaminy C i wzmacnia naszą odporność. Na relacje z sadów zapraszają doradcy sekcji sadowniczej, dyrektor Tomasz Olszewski oraz kierownik sekcji sadowniczej Krzysztof Gasparski. Witam Państwa przed monitorami. Jak Państwo wiedzą, Procam to nie tylko uprawy rolnicze, to również warzywa i uprawy sadownicze. W chwili obecnej znajdujemy się w moim sadzie, Sandomirszczyzna. Ten rok, jak Państwo wiedzą, był bardzo trudnym rokiem. W maju mieliśmy kilkukrotnie przymrozki, jednak dzięki naszej technologii Procam, a mianowicie nawożeniu dolistnemu Avalon, stosowaniu gibberellin, udało nam się ochronić plon. W sadownictwie doradzamy, jakie preparaty stosować, jak walczyć z chorobami, jak walczyć ze szkodnikami. Do tego mamy cały system monitoringu i sygnalizacji chorób i
szkodników. Owoce w większości trafią na Państwa stoły. Część z nich zostanie przeznaczona do produkcji soków owocowych. A jak takie soki owocowe produkujemy, to przedstawi Państwu za chwilę Krzysztof Gasparski, nasz doradca ogrodniczy. Witamy Państwa tym razem w przetwórni. Jak mówiliśmy, niezwykły z uwagi na to, że do tej przetwórni trafiają jabłka tylko te dobre, prosto z drzewa, nie mówimy tutaj o spadach, więc z tegoż powodu jabłek jeszcze tutaj nie ma. Zdanie jest Maciej Wosowski. Myślę, że kilka słów o obiekcie. No i właśnie, dlaczego przetwórnia jeszcze stoi? Przetwórnia stoi, bo czekamy na, aż będzie większe zainteresowanie. Obecnie tak niewielka ilość jabłek jest dostępna, takiej dobrej jakości. Ale na chwilę ruszamy. Przetwórnia już jest, działa 6 lat. Staramy się robić jak najlepsze jabłka. Działamy to jako głównie usługa, ale też tłoczymy z własnych jabłek i z soki sprzedajemy. Właśnie. To co padło, działamy w oparciu o usługi dla sadowników, czyli jeżeli taki ktoś jak ja przyjedzie do Macieja i powie zrób mi jabłka z Goldena, Aidareda i Onagolda, to taki sok też Państwu zapewnimy. I teraz najważniejsze pytanie. Ile wody jest w soku? Ani cukru, ani wody, ani żadnych konserwantów. Robimy wszystko naturalnie. Sok jest pasteryzowany tylko w 80 stopniach, gdzie pasteryzacją trzeba komputer i wszystko naturalne. I z tego właśnie powodu. Sok a sok to dwie różne rzeczy. Coraz bardziej popularne soki, tak zwane w kartonach, dostępne bezpośrednio u sadowników albo bezpośrednio w takich tłoczniach, która nazywa się Sam Ale. Zapraszamy zawsze do nas, do Prokamu, do tłoczni. Sadownictwo w dzisiejszych czasach nie ma lekko, ale może liczyć na doradztwo z naszej strony. W podobnej sytuacji jest rolnik, który sprzedaje swoje płody rolne, na przykład rzepak, pszenicę czy kukurydzę. Tutaj dobrą radą służy dział obrotu płodami rolnymi na czele z jego dyrektorem Mateuszem Przybylskim. Witam Państwa bardzo serdecznie z Radostowa. Proszę Państwa, jesteśmy już za półmetkiem żniw kukurydzianych. Myślę, że 60% w kraju już zostało tej kukurydzy ściętej. Dlatego warto tutaj zwrócić uwagę na dwie odmiany, Rankador i Perspektyw. Dwie odmiany, które dają fajną wydajność przy dobrym oddawaniu wilgotności. Proszę Państwa, kilka informacji o rynku. Cały czas jesteśmy w wysokich trendach cenowych. Cena na pszenicy to 900-910 zł, dostawy listopad-grudzień i 915-920 zł, dostawy styczeń-luty. Wysoka cena to przede wszystkim duże zapotrzebowanie, czyli duży popyt z rynków trzecich, większy niż w latach ubiegłych. Po drugie, niepewna sytuacja na półkuli południowej, mianowicie w Argentynie, będzie gorszy zbiór pszenicy. Niepewna sytuacja dotycząca zasiewów pszenicy ozimej w Rosji. Wiemy, że warunki pogodowe były bardzo niekorzystne do tych zasiewów, więc nie wiemy, co Rosja będzie zbierała w przyszłym roku z tych zasiewów ozimin. I proszę Państwa, to są główne czynniki, które właśnie wpływają na tą wysoką cenę. Z drugiej strony kukurydza, która również uzyskuje dzisiaj poziomy rzędu 830-40 zł za dostarczoną kukurydzę do portu. Sytuacja niesłychana. Przede wszystkim korelacja kukurydzy do pszenicy. To pozwala płacić tak wysoką cenę za kukurydzę. Po drugie, opóźnione zbiory tej kukurydzy. Nasi konsumenci krajowi byli odkupieni kukurydzą i pokryci versus swoje zapotrzebowania do końca września. Spodziewali się, że pod koniec września, na początku października będzie już wjeżdżała nowa kukurydza. Okazało się, że w tym roku tak się nie wydarzyło. Dlatego na rynku krajowym ta cena zaczęła się wzmacniać, a takim największym kopniakiem, który wystrzelił tą cenę na te poziomy powyżej 800 zł, to sytuacja na linii Stany-Chiny i Ukraina-Chiny. Proszę Państwa, Chiny, które kupują zwykle kukurydzę z rynku amerykańskiego, w tym roku zakupiły jej ponad 11 milionów ton, gdzie w roku ubiegłym kupiły 7 milionów ton, ale również Chiny zaczęły kupować kukurydzę na rynku ukraińskim. Na rynku ukraińskim, który w tym roku, jak Państwo wiecie, ten plon jest znacznie gorszy niż w roku ubiegłym.
Ukraina, co zrobiła Ukraina? Proszę Państwa, przede wszystkim Ukraina pozamykała kontrakty, czyli zrobiła tak zwany washout kontraktów do Europy, do Niemiec. Zgodziła się na zapłacenie kar umownych, tych wszystkich kosztów związanych z zamknięciem takiego kontraktu, ponieważ premia, jaką płacił rynek chiński, była tak wysoka, że pokrywała te straty związane z tymi karami, ale również dawała niesamowity zysk. Pojawiła się pewnego rodzaju luka, proszę Państwa, tutaj na rynku europejskim, na rynku na przykład niemieckim, którą trzeba było wypełnić. Luka, która dawała możliwości płacenia znacznie wyższych cen dzięki tym karom, które rynek ukraiński zapłacił rynkowi na przykład niemieckiemu. Stąd cena 830 zł w porcie na rynku polskim, ponieważ wypełniamy zobowiązania, które miały wcześniej firmy ukraińskie w stosunku do rynku europejskiego, do rynku niemieckiego. Proszę Państwa, czy ta sytuacja będzie się powtarzać co roku? Nie sądzę. Dzisiaj mamy swoje 5 minut, dzisiaj mamy swoje wysokie ceny. Wykorzystajmy ten moment i nie czekajmy na te złote strzały. Sprzedawajmy jakimiś partiami, proszę Państwa, ponieważ te ceny są dzisiaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zapraszamy do kontaktowania się z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy będą specjalnie dla Państwa przygotowywać oferty indywidualne dla każdego z Państwa. Ja tymczasem żegnam się z Państwem z Radostowa. Mateusz Przybylski. Pamiętajmy, że profesjonalne rolnictwo to nie tylko dobre środki ochrony roślin. To również prawidłowa identyfikacja patogenów. O ciągłych zmianach w świecie agrofagów opowie nam nasz niezastąpiony i znany Państwu doskonale z konferencji agronomicznych Dni Pól, lekarz roślin Maciej Bromirski. Dzień dobry, Maciej Bromirski, lekarz roślin. Zaczynamy. Tym razem witam Państwa w przepięknych okolicznościach, może nie przyrody, ale nowego laboratorium fitosanitarnego firmy Procam w Tczewie. Laboratorium suche, laboratorium mokre, no i tutaj całość wykorzystana. Proszę Państwa, dzisiaj zanim się przeniesiemy na plantację rzepaku, chciałem Państwu pokazać doświadczenia z bakteryjnym preparatem Eruka, o którym powiem w polu, a tutaj chciałbym Państwu pokazać, jak wykonujemy badania laboratoryjne płytkach Petriego, na żerujące gąsienice, szczególnie tatnisia krzyżowiaczka, ale także bielinka, ze szczególnym uwzględnieniem bielinka rzepnika. Proszę tutaj zobaczyć, tutaj wykorzystujemy zwykłe płytki Petriego, liście rzepaku i nanosimy żerujące gąsienice, o których już wspomniałem. I poszczególne płytki są aplikowane preparatem Eruka. Jest to preparat bakteryjny, który ma ograniczać żerowanie, zmieniać jakby środowisko liścia rośliny, aby te szkodniki mniej lub wcale nie żerowały. Tutaj oczywiście z tych płytek pozwoliłem sobie przenieść niektóre gąsienice. Proszę zwrócić uwagę, tutaj po prawej stronie mamy kontrolę niepryskaną, nieaplikowane preparat Eruka, po lewej stronie mamy tutaj właśnie płytek, gdzie aplikowaliśmy preparat Eruka. I proszę zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po prawej stronie mamy liść, na którym mamy już martwe gąsienice pokryte taką śluzowatą otoczką. Na liściu środkowym mamy gąsienice, które bardzo słabo żerują lub niekiedy całkowicie wychodzą z liścia i przechodzą, jak tutaj widać, na płytkę Petriego. Dodatkowo tutaj Państwo mają poczwarki tej gąsienicy, która zauważyliśmy to, że przy pełnej dawce Eruki gąsienice tantnisia szybciej się przepoczwarczają, czyli szybciej się przepoczwarczają, mniej żerują. To są takie uwagi tak na gorąco w tym roku, gdzie zrobiliśmy. Tutaj jest kontrola, jak Państwo widzą, gąsienice bardzo są żywe, żerują, te liście, można powiedzieć, że są wręcz, mamy do czynienia z gołożerami. Serdecznie pozdrawiamy Pana Macieja. Stając na czele potrzebom rynku, nie zwalniamy tempa i bierzemy czynny udział w konferencjach. Serdecznie zapraszamy Państwa na relację przygotowaną przez nas zespół z konferencji organizowanej przez czasopismo Farmer. Bardzo, bardzo poważne zagrożenie. A ja bym jeszcze chciał się cofnąć do poprzedniego zagadnienia, to znaczy ograniczania puli substancji czynnych dostępnych do wykorzystania generalnie w Unii Europejskiej. No i chciałbym
pytać, jakie rozwiązania proponują firmy, aby w tej trudnej sytuacji wspomóc rolników w skutecznej ochronie upraw? No tutaj mieliśmy rzeczywiście dość ciekawe wystąpienie profesora Korbasa, który omówił w szczegółach to, co się dzieje właśnie, jeśli chodzi o wycofywanie zarówno fungicydów, jak i środków insektycydowych z przestrzeni do stosowania. Dzieje się tak w Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie dzieje się tak w naszych sąsiednich krajach ościennych, tak jak na przykład Ukraina, Białoruś czy Rosja. Generalnie rzecz biorąc, nielegalne środki ochrony roślin można podzielić, usystematyzując tą naszą dyskusję, na kilka grup, czyli to są te podrobione środki, o których pan wspominał. Są to również środki zaimportowane za wschodniej granicy, często nie tylko, ale przede wszystkim za wschodniej granicy, które są niedopuszczone do używania na naszym rynku i są to też po prostu najzwyklejsze w świecie środki pochodzące z kradzieży. To też jest bardzo duży element tego, co dzieje się na rynku. No ale jak my możemy się dostosować do tej nowej rzeczywistości? O tym też mówił przede mną dr Wyczling. Oczywiście moglibyśmy czekać i na Komisję Europejską, która wycofuje te substancje jedna po drugiej i nie robić nic. No tak nie możemy zrobić. Stąd te nasze działania w firmie Prokam od wielu lat prowadzimy badania i też wdrażamy poprzez naszych świadomych rolników do użycia, zastępując środki chemiczne, rozwiązania biologiczne. Tutaj mówiliśmy o takich rozwiązaniach jak Delia Stop czy Super Power, które są rozwiązaniami biologicznymi. Panie Dawiuszu, czy w takim razie mają szansę w to miejsce zaistnieć środki biologiczne? Powiem tak, jesteśmy pewnie zmuszeni do tego. My jako firma Prokam od kilku, może kilkunastu lat prowadzimy takie badania. Ja mówiłem w poprzednim wykładzie o takich produktach jak Ostrynia Stop, zwalczanie omacnicy, przy dobrej sygnalizacji, ocenie sytuacji na polu. Skutki są, efekty tych zabiegów są bardzo dobre. Mówiłem też o Deli Stop, też bakteryjnym produkcie ograniczającym nam śmietkę kapuścianą, też wysoce skutecznym na tyle, ile jest to możliwe. Oczywiście przy wczesnym stosowaniu nie można stosować zabiegów interwencyjnie. Powiem też, mamy też produkty do higienizacji gleby, tak jak Mikrosol BTC zawierający w swym składzie grzyby koniotherium, które ograniczają nam występujące z gnizny twardzikowej, czy też trichoderma ograniczające nam grzyby z rodzaju fusarium, które wiemy, że w wielu uprawach mogą powodować ogromne straty w plonach, jak również w ich jakości. Testujemy również biologiczne fungicydy na bazie bakterii czy też grzybów. Mamy pewne badania już kilkuletnie, oglądamy to, też próbowaliśmy to mieszać z różnymi substancjami aktywnymi, syntetycznymi, które wiemy, że dłużej zostaną na rynku, a nie tylko rok czy dwa, żeby mieć pewność, że na przykład takie mieszaniny częściowo schodzą z dawki produktów syntetycznych, dokładając biologiczne. Też takie efekty mamy całkiem zadowalające, ale z tego, co widzimy w naszych badaniach również, że nie wszystko ze wszystkim można mieszać, ponieważ niektóre, czy to fungicydy, czy insektycydy, osłabiają nam działanie produktów biologicznych. Pamiętajmy, że same produkty biologiczne jako fungicydy działające fungistatycznie, ja to obserwuję, nie chciałbym się wypowiadać, może panowie profesorowie mają inne zdanie, może inne produkty też testowali, nie mają takiej efektywności jak syntetyczne, jednak chemiczne substancje aktywne, dlatego też bardzo ważne jest zapobiegawcze ich stosowanie przed wystąpieniem dużego zagrożenia, przed przekroczeniem ekonomicznych progów szkodliwości, które w gospodarstwach, nawet jak wiemy, że one nastąpiły, mogą być mocno zblokowane poprzez przebieg pogody, na przykład kilka dni pada, nie można wjechać w pole, już sytuacja diametralnie się zmienia. Poprzez to, że mamy duże obszary, nawet jak pogoda sprzyja, wiemy, kiedy to było, duże hektary mają wielkie gospodarstwa, też nie zdążą tych zabiegów zrobić w 2-3 dni, potem ta efektywność spada. Dlatego na pewno biologiczne produkty będą miały swoje miejsce, ponieważ jesteśmy do tego zmuszeni. Prowadzimy jako firma takie badania od wielu już lat. Zachęcamy do współpracy. Dziękuję serdecznie. Panie Jarosławie, a co z kukurydzą? Czy poszło gładko i bez problemów? No niestety nie było gładko ani bez problemów. Pierwsze co, to mieliśmy bardzo zimną tą wiosnę. Od 30 lat podobno maj był najzimniejszy. Do tego dochodzi nam susza. A wiadomo, że jeżeli stosujemy nawozy pogłównie, to żeby był efekt, to musi spaść od 15 do 30 litrów wody w 2 tygodniach po zastosowaniu tego nawozu. Dlatego wszyscy ci rolnicy, którzy zastosowali przedsiewnie nawozy, to wygrali, można tak powiedzieć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o stosowanie fosforu, jeżeli chodzi o kukurydzę. I tutaj się kłania też forma
tego fosforu. Fosforan amonu jak najbardziej jest tutaj wskazany. Jeszcze cały czas rolnicy robią taki błąd, że stosują superfosfaty. Fajne nawozy. Dobrze je zastosować na przykład jesienią pod zboża, które na jesień nie potrzebują tego fosforu aż takiej ilości, a te nawozy będą świetnie działały, ale dopiero wiosną. Jeżeli ktoś wiosną, w taką chłodną wiosnę zastosował superfosfat pod kukurydzę, no niestety ten nawóz będzie wykorzystywany teraz już jesienią, a kukurydza tego fosforu jednak potrzebuje, zwłaszcza kiedy jest chłodno, kiedy jest susza, ponieważ te rośliny mają problem z pobieraniem tego fosforu. No i tutaj jak najbardziej powinien iść ten nawóz w podsiewaczu. Do tego jeszcze dodajemy mikronawozy. Mamy siewniki, są mikronawozy, które też stymulują w tych pierwszych takich newralgicznych momentach rośliny. Wiadomo, że kukurydza koduje plon już w momencie piątego liścia i w tym momencie powinna być woda, powinny być wszystkie składniki, żeby jak najlepiej ten plon zakodować. Kto się do tego dostosował? Kto zastosował nawożenie mineralne przedsiewnie, to wygrał. No i tu też kłaniają się mikroelementy. Bardzo ważne jest przy kukurydzy właśnie stosowanie cynku, boru, molibdenu. Są to składniki niezbędne, zwłaszcza, że mają wpływ tutaj na żywotność i później zapylenie i wzrost łagiewki pyłkowej. Często jeżeli tego boru mamy mało, to później mamy właśnie szczerbate kolby, zwłaszcza jak są wysokie temperatury. Jeżeli mamy chłodno, bardzo dobrze jest zastosować właśnie fosfor dolistnie. Kto się do tego stosował, kto słuchał naszych zaleceń, no to później ta kukurydza w miarę możliwości rosła. No wiadomo, że woda tutaj była czynnikiem nieodzownym. Przyszła w momencie kwitnienia. Są efekty w postaci dobrego plonu. Tym miłym akcentem nasz informator agronomiczny dobił do brzegu. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Ponownie prosimy o łapki w górę, lajki i subskrypcje. Życzymy Państwu dużo zdrowia i mamy nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku informatora agronomicznego Agronomia TV. Zdradzę Państwu, że kolejny odcinek będzie poświęcony ofercie kukurydzianej. Ze studia w Gdańsku pozdrawiają Państwa Patrycja Kapral i Aleksander Kasiniak.